Seksoholizm nie był największym nałogiem Witkacego. Znacznie większe problemy miał z powodu alkoholizmu i narkomanii. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj opowiem o dalszych nałogach Stanisława Ignacego Witkiewicza, zwanego Witkacem. Bez wątpienia największym problemem Witkacego był jednak alkohol. On sam bagatelizował jednak problem, twierdząc, że trudno nazwać alkoholikiem człowieka, który użyna się najwyżej raz w tygodniu, a potem przez kilkanaście dni, może kilka, w ogóle nie pije. Poza tym przyznawał, że tylko raz w życiu miał pewną pięciodniówkę alkoholową, ale to było z powodu pewnej premiery teatralnej, co stanowiło okoliczność wysoce łagodzącą i co najwyżej 10 trzydniówek. Natomiast nigdy nie chlał wody do golenia, zatem w ogóle nie było problemu. Niebawem zresztą zmienił zdanie i stwierdził, że woda to jest świństwo i właściwie dopuszczalna powinna być tylko w przypadku ciężkiej grypy. Ale też ograniczał jej dawki. Najwyżej pół litra do obiadu i pół litra do kolacji. Tego samego dnia. Niezłe dawki. Poza tym wódka powinna być dopuszczalna tylko z powodu jakichś wielkich uroczystości. Oczywiście praktyka życiowa była zupełnie inna. W jednym z listów z 1936 roku zwierzał się żonie, że był na zjazdowej orgii u Szumana i na koniec leżał w wannie i żygał na powierzchnię wody. A potem była znacznie bardziej skomplikowana sytuacja. Jednocześnie w tym samym miesiącu ukończył książkę Niemyte dusze, w której proponował sprzedaż wódki na kartki. Cóż, praktyka, a teoria. Najbardziej pozytywny stosunek miał jednak do piwa, którego wypijał od kilku do kilkunastu kufli dziennie. Faktycznie mógł je pić praktycznie zawsze i wszędzie. Co więcej, twierdził, że piwo pite w takich dawkach znakomicie wpływa na jego umysł. Co więcej, potrafił się nawet obudzić w nocy i pójść do odszpuntowanej beczki piwa, by spełnić kolejny toast. Wydaje się, że wielu piwoszy przyznałoby mu rację, aczkolwiek dawki, które przyjmował Witkacy, muszą budzić zaskoczenie. Kolejnym problemem były narkotyki. Witkacy przez długie lata zażywał meskalinę i kokainę, używał także eter. Co więcej, starał się jak zwykle bagatelizować sprawę, twierdząc, że kilka razy tylko brał kokainę i zawsze starał się to świństwo zapić. Przyznawał jednak, że jego malarstwo pod wpływem eteru zyskiwało nowe barwy i nowe światło. Największą miłością Witkacego był jednak modny wówczas pejotl. Przyznawał, że dzięki jego regularnemu zażywaniu na półtora roku rzucił alkohol. Oczywiście, jak wstało na Witkacego, traktował to w sposób bardzo naukowy. To znaczy, zażywał pod kontrolą innych osób z lekarzem na czele i starał się spisywać swoje doznania. Kiedyś zapis takiego seansu trafił nawet do jego książki zatytułowanej Narkotyki, przy czym głównie był to opis bardzo skomplikowanych wizji. Jego żona Jadwiga znudziła się opowieściami męża, co widzi i co czuje, i poszła spać. Natomiast Witkacy do rana walczył z wizjami, w których pojawiały się całkiem współczesne mu osoby. I to większość z tych, których tak naprawdę nie lubił. Witkacy był na tyle dokładny, że na swoich obrazach dodawał adnotacje, pod wpływem jakich środków powstał dany obraz. CO oznaczało kokainę, ET eter, a EU eudokal, pochodną morfiny. Natomiast KOF oznaczało, że dany obraz powstał pod wpływem kawy, herb pod wpływem dużej ilości herbaty, natomiast określenie NP z cyfrą oznaczało liczbę dni abstynencji alkoholowej, natomiast NP z cyfrą liczbę dni abstynencji nikotynowej. Pojawiały się też kombinacje różnych typów, na przykład adnotacja 2P plus FBZ oznaczało, że obraz powstał po dwóch piwach plus fajka bez zaciągania. Adnotacja FZZ oznaczała fajkę z zaciąganiem. Natomiast informacja PCC znaczyła, że dany portret powstał prawie po ciemku. Ciekawostką były adnotacje na pewnych portretach pięknych pań. Gdy pojawiło się ZZ, to należało to odczytać, że portret powstał zamiast zgwałcenia. Witkacy zawsze pozostawał sobą. Więcej o Witkacym i jego demonicznej osobowości znajdziecie w mojej książce Żony Bogów, Muzy Wielkich Literatów.
A jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze w sobotę, w samo południe. Hej!